Siema byki. Wiem, że trochę światło tutaj daje w dupę. Guitar Leaks, zagrywki surówkowe, zagrywki gitarowe. No, Guitar Leaks z angielskiego wolę to używać. Numer jeden, no, można tak powiedzieć, numer jeden. Bardzo fajny patent. Gramy to na trzech strunach: pierwszej, drugiej, trzeciej. Oczywiście od najcieńszej. Pierwsza, druga, trzecia. I uwaga, skup się uważnie. Najcieńsza na 10, druga 12, 11, 10 i trzecia na 12. Jest tutaj ile dźwięków? 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tylko tutaj Guitar Leaks, tak jak też mówiliśmy we wcześniejszym filmie wyjaśniającym tę całą serię, to są zagrywki, które można łatwo transponować. Ćwiczymy prędkość w nich. Bo to zapętlamy te kilka dźwięków. Jak tutaj widzisz, że mam 5 dźwięków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To później, jak dochodzimy do struny trzeciej, do 12 progu, to gramy z powrotem. 10, 11, 12. W drugą stronę. Odpalaj metronom, niech on wybija na przykład. Dobre wyjście byłoby na przykład na jedno uderzenie metronomu gramy te 5 dźwięków, czyli raz, dwa, trzy, cztery, albo cztery, bo możemy zrobić tak, albo na jedno uderzenie metronomu gramy 4 dźwięki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ja bym zalecał tą formę, czy to na 4 dźwięki, no prościzna, prawda? Okej. Lub na całą zagrywkę można metronom, żeby raz uderzyć, aczkolwiek to możliwe, że w tym wypadku będzie troszeczkę za rzadko. Może być, aczkolwiek to pierwsze na cztery uderzenia, cztery dźwięki, jedno uderzenie metronomu to jest idealnie. Teraz tak, zagrywki gitarowe, czyli te Guitar Leaks, czy te zagrywki solówkowe, łatwo transponować. Co to znaczy? Czyli po prostu przesuwamy sobie do innej tonacji. Możemy, czyli w skrócie, bo transponować, ale mądry ten Wojtas jest, kurwa, pierdzieli głupoty. W skrócie przesuwamy się na przykład o jeden próg w lewo, czyli na przykład zamiast od na 10. Tylko skupmy się bardziej na tym, żeby wyrobić sobie prędkość. Nie na tym, na zmianie tutaj tonacji w różnych miejscach. To jest jako drugorzędna rzecz. Tylko chodzi na tempie, żebyśmy później zwiększać tempo coraz... Najlepiej zwiększać o 5 uderzeń. Czyli jeżeli zaczynasz 60, 4 dźwięki. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To później sobie zwiększyć, od czego mówiłem 60. To sobie dać później 65. 70-75, to jest takie najbardziej optymalne, a jeżeli ci tak słabo by te zmiany co 5 przynosiły efekty, w sensie, że zwiększasz o 5 i jest troszkę kijowo, to sobie zwiększ z 60 do 61, 62, 63, 64. To jest tak minimalna zmiana tempa, no nie da się mniej uderzeń zwiększyć niż o jedno na minutę. I później samemu zobaczysz, że dojdziesz do 70, nawet nie zauważysz, tylko no, troszeczkę ten proces będzie dłuższy. Dobra, ćwicz. Ja się wyłączam na rapa.